Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest pierwszy odcinek, a w sumie tak bardziej można powiedzieć, że zerowy odcinek. Wiem, że zero to jakby tam nie odcinek, ale taki informacyjny bardziej. W serii jakie w ogóle, bo nie powiedziałem. Serii oczywiście od farm do firmy, sezonu siódmego. To jest siódmy chyba sezon, no tak, siódmy, bo szósty był wcześniej. Więc witam was oczywiście w tym nowym sezonie. I jesteśmy na mapie oczywiście Babrosty, bo mi się bardzo spodobała i tam niektórzy ludzie włapali, że na nie będzie seryjka. Także cóż, uwiodła mnie ta mapa tym, że wygląda po prostu świetnie, jest mega dopracowana i tego oczekiwałem. Miałem grać na season, ale tak sobie pomyślałem, że kurczę, z tym seasonem jest trochę zabawy, to trzeba jakoś tam dbać o ten season, co nie? Rok strasznie długo leci, a tutaj gram sobie i robię co chcę, bez jakby ograniczeń żadnych narzuconych wcześniej, więc jakby wybrałem sobie po prostu grę bez season. No i tryb nowy rolnik, ale chyba go zmienię ogólnie, bo jak widzicie, to jest dopiero postawiony świeży save. Jak mówię, to jest odcinek 0, więc dopiero w pierwszym zaprezentuję wam gospodarstwo i tak dalej, jak to będzie wyglądało. Ale tymczasem możemy się przejechać po mapce, nie? I wam od razu kilka rzeczy opowiem, bo tak mówię, informacyjny odcinek. Także dziś się troszkę pochwalę, dziś się troszkę skrytykuję no, muszę odpowiedzieć na pewien odzew, który był ostatnio pod ostatnim odcinkiem z oceniania map, ale to wiadomo za chwilę. Dobra, więc sobie przejedźmy. Nawet nie wiem w ogóle, jak będzie nagrywać mi. Chyba trochę za cicho jest, nie uważacie? Zaraz sobie troszkę podgłośnimy. Może będzie lepiej? Powinien być lepiej, dobra. Więc pójdźmy sobie w tą stronę. No. No, o, sorry, wymusiłem. No, także co do. Oczywiście gram na tym gospie, nie? Więc jakby fajnie. Co do całej serii, jak to będzie wyglądało. Otóż tutaj się akurat zacznę od chwalenia, a później przejdziemy do tej mojej krytyki, tak? Udało mi się dostać na studia do Lublina, więc jakby nie wiem, jak będzie teraz z odcinkami. Naprawdę nie wiem, czy te odcinki będą regularnie, czy nie będą. Na pewno pierwszy tydzień nagram sobie na zapas, tak jak to robiłem w techniku, że po prostu zrobię sobie zapas filmów na tydzień. I te filmy wam będę po prostu publikować, będą się publikować same przez ten właśnie tydzień. Potem wrócę do domu i zobaczę, jak to będzie wyglądać sytuacja tam w moim nowym miejscu mieszkania. Jeżeli będę mógł, to oczywiście przechodzę za komputer, jeżeli nie za bardzo, no to będzie troszkę problem z filmami. A przyjeżdżać codziennie, no to tak, znaczy co tydzień to tak, no zobaczymy, jak to wyjdzie, prawda? Żeby też się szybko kasa nie skończyła, bo wiadomo, paliwo też kosztuje. Więc no, będzie akurat ciężko z tym, ale będę starał się po prostu zrobić, zorganizować sobie czas jak najlepiej, żebyście po prostu mieli te filmy regularnie. Ostatnio był problem z regularnością, dlatego że po prostu bardzo mało czasu miałem i dla siebie, i dla peceta, i w ogóle tak dla YouTube'a bardzo mało czasu. Chyba w ogóle YouTube'a najbardziej zaniedbałem. Nie mówię co siłownie, bo to już od 2 miesięcy po prostu nie ma kiedy, nie? No ale nic, się zarabia cash, to trzeba coś poświęcić, nie? No i myślę, że to tyle tak samo wstępu, jeśli chodzi o całość tego, jak będzie wyglądać, powiedzmy, październik. Jak na razie nie wiem jeszcze, dla mnie to będzie nie wiadomo. Aha, tu jest koniec mapy. Dobra, jest mi tak jadę dalej, to już koniec mapy jest. Więc sobie zakręcimy. No i teraz ta kolejna śmieszna dla mnie dość sprawa. O, tam wiecie, powiedziałem, że Adamo tam źle ocenia mapki i tak dalej. No i wybuchła fala hejtu, że jak ty możesz tak mówić i tak dalej. Tam też się kilku, dokładnie dwóch trochę bardziej znanych mapmakerów powiedziało. No i fakt, troszeczkę macie rację. Zbyt jakby tak niesprawiedliwie może troszeczkę ocenić te mapy. W sensie mam takie też, jak mi się mapa spodoba, to podświadomie się tam dopisuje trochę punktów, nie? Że mówię, wow, jaka super mapa. A jeżeli mapa jest taka średnia, no to tam to trochę tu utnę, tam trochę to utnę, nie? No i wiecie, tak to działa. I od teraz w Polsce taki system, jak chodzi o cenę mapy, że po prostu mapa, która jest tam od hubie, ma od razu błędy 10 na 10 od razu, z automatu, nie? Więc tam osina do poprawki musi być, w sensie takim, że moja ocena musi być do poprawki.
musi być tam jeszcze kilka różnych innych mapek, bo też wiadomo, jak ModHub nie wyłapał żadnych błędów, no to czemu ja mam je wyłapać, nie? Więc to racja, macie rację w 100%. Jednakże nie wiem za bardzo jeszcze, kiedy będzie jakaś nowa mapka do ocenienia, wtedy w ogóle zrobimy inny system. Ogólnie chciałem to zrobić, że tak powiem, troszkę bardziej to na profesjonalnie, tak zmontować to fajnie, żeby to nie było takie proste gadanie po prostu, żeby to nie było takie gadanie, że a to fajne, to nie fajne i tak dalej, nie? Tylko chcę coś zrobić innego, bardziej zmontowanego tak fajnie, żeby się to miło oglądało po prostu, nie? No, jednakże mimo wszystko i tak myślę, że nie jestem jakby źle. No i jestem też jakby w miarę też sprawiedliwy dla wszystkich mapek. No i co tam jeszcze miałem mówić? Co do serii oczywiście, powracając jeszcze do sezonu 7. Modpack tak dalej sobie skompletuję w niedługim czasie i modpacku nie wydam oczywiście, no bo to jest praca czy kogoś innego, a w te podsyłanie linków się trochę nie będę bawić, bo to wiadomo, może być z tym różnie, raz te linki będę miał, raz nie będę miał. Niektóre mody były wydane jakiś czas temu, a linki są usunięte albo takie rzeczy, no więc wiecie, nie? Także to tak będzie wyglądało. Oczywiście seria na singlu, bo nie wiadomo jak to wypali. No i od jakich maszynek zaczniemy? Myślę, że tak nie 60 czy coś, może jedna 60 tego będzie, ale ogólnie będę starał się troszkę ruszyć troszkę tą serię z większymi maszynami, no i na zmodyfikowanych maszynach grać. Myślę, żeby te maszyny były duże, ale żeby one były fajnie z modu, coś nowego, tak? Coś takiego będę starał się zrobić. Czy mi się uda? No tego za bardzo jeszcze nie wiem. Także, no jak mówię, mapka po prostu spełnia moje wszystkie oczekiwania. I z tego co wiem, taki... Albo dobra, nie będę mówić, bo to będzie duży spoiler. Ale... chodzi o to, że no jakby spełnia moje oczekiwania odnośnie mapy, której szukałem. Co mnie troszkę boli, to, że jest... te polos trochę są za duże, nie? Nie chcę zmieniać mapki, bo wiadomo, to będzie dziwnie wyglądało, jak zmienię sobie ją tak na jakąś inną. Może pojedziemy na tamto nowe, na duże gospodarstwo. No, pojedziemy sam na duże gospodarstwo. No, ale też pamiętajcie o tym, że tę mapę będę modyfikował. W każdym razie będę jakieś tam dodawał rzeczy nowe sobie tej mapki, jakieś budynki, playstable, coś takiego, co nie? Wszystko to się zrobi, wszystko to da się zrobić na save, to sobie będę robił. Także ogólnie napiszcie mi też, co sądzicie o tej mapie, czy dobry wybór, czy dobrego wyboru dokonałem, no i czy seria się wam spodoba, prawda? No, ja osobiście uważam, że to może być dość ciekawe doświadczenie, bo mapka fajnie, że taka polska, no i fajnie, że taka duża. Ja lubię duże mapy, bo jest dużo możliwości, tylko martwi mnie to, że tutaj nie ma takich wiosek, miasteczek, co nie, po prostu są pola, kilka tam miejscówek i tyle, nie? Ale wiadomo, mapa jest odwzorowana, więc za bardzo nie będę się na ten temat wypowiadać, bo wiadomo jak to jest, nie? Odwzorowanych terenów się nie zmienia. Tak, jest, dokładnie. No a na mapę kolonia jeszcze trochę poczekacie, bo kolonia to jest na razie projekt zawieszony. Z racji tego, że mam teraz tydzień, właściwie zebranie się... tu już sobie pojedziemy. Na zebranie się tym wszystkim. W sensie, jeżeli chodzi o te studia, no i jakoś w miarę poukładanie tego wszystkiego, tego YouTube'a, może przy pracy i tak dalej, nie? Więc będzie to dość ciężki temat, a kanał nie się zawieszać, bo widzę, że za chwilkę stukniemy 20 tysięcy. Idzie to powoli, bo... Idzie to oczywiście powoli, bo jest wrzesień, dużo osób poszło do szkoły, nie mają czasu za bardzo na YouTube, no i jakby też się nie dziwię. Ale najbardziej szkoda mi się tego, że tak zasięgi są półciące, nie? Wiecie, tu się możesz starać, a tak naprawdę i tak YouTube zrobi swoje i nie wyświetli film 70% twoich widzów, nie? Już kij z tym, że... to kurde fajne takie stosowanie. Kij z tym, że jest tych osób na kanale tam więcej, które by to chciały śledzić, ale po prostu im się te filmy nie wyświetlają, co nie? No i z tym jest właśnie taki problem. To w ogóle jest właśnie to duże gospodarstwo. Nie wiem, czy to jest akurat średnie chyba. Ale no fajnie wygląda, fajnie. Takie przyzwoite. Nie jest zbyt duże, nie za małe, takie w sam raz, nie? No oczywiście sobie na tamtym
tam to sobie będę rozbudowywał, ewentualnie zrobię sobie jakieś swoje gospodarstwo, bo widzę, że to jest dużo ciekawych rzeczy do zrobienia. Także cóż, chyba tyle z mojego gadania. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to napiszcie hashtag trzeci, siódmy sezon. Trzeci, hashtag siódmy sezon. No i oczywiście zostawcie jakąś łapkę, żebym wiedział, że wam się to podoba. No i teraz chyba zacznę niestety, ale zachowywać się jak ci youtuberzy, których tak nie za bardzo lubiłem. W sensie, o co mi chodzi? Chodzi mi o proszenie o dzwonki, bo naprawdę, o ile łapki tam pal licho, nie? Łapki zostawiacie albo nie, ale dzwonki mają znaczenie, bo oczywiście dostajecie powiadomienia o tym. Wiecie, niby macie suba na kanale, ale ten sub wam nic nie daje tak naprawdę, co nie? To jest tylko tyle, że macie gdzieś tam nie jakieś w tle, na jakichś kartach i tak dalej. A jak chcecie mieć prawdziwe wiadomości z tego, co robię, co jest na kanale na bieżąco, to oczywiście dzwoneczki, nie? Także będę o tym przypominać, bo myślę, że warto. No i też, o, coś tu się włączyło. No i też taka ciekawostka, od jakiegoś czasu jestem teraz w nowej sieci partnerskiej. Jestem teraz, dołączyłem do LiveTube'a, więc firma dość spora. Dużo znanych osób tam jest, więc zobaczymy, jak to się wszystko powiąże, rozwinie, chciałem powiedzieć, no nieważne, rozwinie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze i wybór LiveTube'a nie będzie dla mnie złym wyborem. Także filmik już waży za dużo, a ja chciałem tylko kilka informacji przekazać, no ale nic. W każdym razie mapka, którą znalazłem teraz, jest, wydaje mi się, idealna, bardzo realna. O tym, na tym mi właśnie głównie zależało. No troszeczkę nie mój klimat, ale może właśnie ciekawym rozwiązaniem będzie zagranie na tej mapie, bo to będzie coś nowego. I kiedy pierwszy odcinek? Myślę, że jak ten odcinek macie na poniedziałek, to w środę powinien się już pojawić jakby odcinek pierwszy. Ja sobie zaraz przygotuję wszystko, co potrzebne, jakieś tam maszynki poustawiam, troszkę pola pokupuję, pozmieniam sobie, no takie tam rzeczy. I oczywiście otwarną firmy ciśniemy, więc będę starał się nie cheatować, nie dawać sobie kasy jakimiś dotacjami, bo to trochę taki, no jakby nie było cheat jest, nie? No i fajnie byłoby też sobie troszkę pograć realniej. Mam taką, nie wiem czy wam pokażę, o. Jak się... Dobra, jak wszyscy, wszyscy mam oczywiście też free tracka, tylko ja mam tą wersję na czapkę. Także może na niej będę sobie grał, tego jeszcze nie wiem. No i zobaczymy. Chcę zrobić trochę taką bardziej realną serię, ale czy się uda, no to nie wiem. Dobra, nie będę przedłużać, bo to już trochę nie ma sensu. Chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, więc zostawcie komentarz ogólnie jakiś. Najbardziej będzie mi w tym odcinku zależało na komentarzach. Łapki jak chcecie, dzwonki, no raczej obowiązkowo, nie? Żebyście zostawili, bo warto, naprawdę warto. Widzicie zaraz po wyświetleniach na początku filmu, nie? Zaraz po dodaniu, ile jest wyświetleni, kto tam ma te dzwonki, więc to warto, nie? Nieraz widzę jakieś komentarze typu wow, filmik dał się 3 dni temu, a nie dostałem żadnego powiadomienia. Więc fajnie jakbyście te dzwonki wstawili, dobra. I cóż, ja się z wami żegnam. Maszynki w pierwszym odcinku wam wszystko przedstawię, jak to wygląda. I tyle. Chyba zaczniemy sobie nawet takie rolniku gospodarstwa, jeżeli to nic nie zmieni w mapie. Także dzięki za uwagę. Do kolejnych, właściwie do pierwszego odcinka z siódmego sezonu Otwarte Firmy. Trzymajcie się. No i cześć.